Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro oraz Aktor. Siemanko. I dzisiaj sobie znów zagramy w Project Zomboid, nie Planet Crafter jak ostatnio. Aktor, ty mnie nie słuchasz. Nie słuchałem. Ja tu na poprzednim odcinku mówię, że gramy w Planet Crafter, dopiero potem na obróbce zorientowałem się, że pomyliłem gry, ale spoko. Aktor nawet nie zareagował, więc chyba było okej. Okay. A, też Planet Crafter. No, tak trochę. Ale uciąłem to, więc spokojnie słychać tego. Dobra, Aktor, ty tutaj mówiłeś mi przed nagraniem, że opracowałeś jakiś super sposób na jedzenie, tak? No, Gesslerowa była poza odcinkami robiona, tutaj to można potestować. No to ja nie grałem w razie czego, tylko Aktor tam sobie coś śmigał. No, przy okazji padłem i stworzyłem sobie nową postać, więc teraz jadę na mechaniku z perkiem od palenia. Palacz. Więc git. Więc tak to. Masz papierosy? Przy sobie chyba mam w plecaku. No, 53 sztuki. Ale ja muszę iść spać, nie wiem jak ty. Ja mam tylko nudę i jedzenie. No to chodź się prześpimy. No to ja muszę tylko wziąć tabletki na senne, bo inaczej nie przejdzie. Jaki my dzisiaj mamy plan? Aktor proponował plan taki, że idziemy szukać podnośnika do samochodów, żeby wymieniać różne rzeczy w samochodach. To jest plan A. Plan B jest taki, że lecimy na eksplorację, aczkolwiek bardziej mi się, Aktor, podoba twój plan z samochodem. Więc wiem nawet chyba, gdzie możemy znaleźć owy przedmiot. No, to będziesz mógł poprowadzić, bo ja w sumie nie wiem, gdzie może być, a się przyda, bo widziałem dużo solidnych części tam w tym miasteczku, co byliśmy. No to zaraz sobie to ogarniemy. Kurde, mam lekki ból znów i brudny bandaż. Dobra, do 4:30 śpimy, bo ja muszę się to umyć. Cały czas to ugryzienie w brzuch bardzo mnie boli, dokucza non stop. A, jeszcze nie powiedziałem, zaszyłem sobie tą kurtkę policyjną, co miałem ją rozwaloną. W sensie, właśnie, odkryłem jeszcze jak te dżinsy porozdzierać. No w końcu, nożem pewnie jakimś. Nożyczkami. A, no właśnie. Nożyczki było tu ciężko znaleźć, ale jakoś się znalazło, rzeczy tu posegregowałem. Oj, fajnie. Przynajmniej jedną rzecz nam odciążyłeś. Jakieś książki, jakieś takie... Tylko od razu mówię, to jest posegregowane tak, że... W sensie masz tutaj segregację na jakieś przedmioty takie do użytku i tak dalej, ale nie ma to jakiejś swojej kolejności. Dobra, poradzimy sobie spokojnie. Coś trzeba zjeść. Wezmę tutaj resztę tego garnka. Ej, przygotowałbyś jakieś jedzonko. No to zaraz na patelnię wezmę parę puszek otworzę. Poczekaj, bo chyba... A nie, dobra, mamy jakieś tu puszki fasoli jeszcze, okej. Okay. Byłem dziś. Chyba ostatnio też właśnie jechałem. To przygnębienie daje dosyć sporo. A, okej, dobra. Nie, nieważne. Nieważne. Nie, wiesz co, bo zacząłem jeść i wyskoczył mi głód dopiero i nie zauważyłem, że on dopiero to je. Czekaj, wezmę, może to się jakoś skomponuje. Bo nie mamy w ogóle puszek z ziemniakami, mamy tylko ziemniaki takie zwykłe do posadzenia. No to już wiemy, co będziemy robić. Dobra, to otworzę to. Wezmę patelnię. Jak książkę odrzucę, jak tam maczetka, no połowę wytrzymałości, nie za dużo. Nie za dużo. Jeszcze mnie nuda złapała, świetnie. Przeczytaj sobie czasopismo. Aha, niepokój, nerwowość, czyli znów papieroski. Ten perk z paleniem nie jest taki zły. Dobra, to tutaj powinno. Dobra, ja jestem gotowy do drogi.
Ja tutaj chciałem sobie ogarnąć na szybko jedzenie jakieś, w sensie takie, żeby na dłużej starczyło. No i woda nam się uzbierała. Nie gadaj, że brzoskwiń tu nie można dodać. Na darmo puszkę otwierałem. Maska 0, bagażnik 0. Nie, no. Musimy jechać drugim samochodem, nie ma innej opcji. Twoim musimy jechać. Dobra, ja aktorinka już jestem ready. Nie wiem jak ty. Ja sobie dodaję tutaj trochę rzeczy. Kotlet mielony zgniły, przygotowane? A, w sensie, bo wziąłem go to na wyprawę, ale on się zepsuł i go gdzieś tam wyrzuciłem, nie miałem co z nim zrobić. Okej, to... w sensie, jak chcesz coś tam jeszcze porób, bo muszę to... No i do tej usmażyć. szopy, bo w szopie nas chyba jeszcze nie było. W sensie mówię, bo ja to muszę usmażyć jeszcze to. Dużo siana. Już cię ból łapie, naprawdę. Może na długo to nie starczy, w sensie tak terminowo, ale zjeść będzie. Przynajmniej znudzenie i przygnębienie eliminuje. Pragnienie też. W tej szopie nic tutaj nie ma. To ci od razu mówię. To ubele z sianem, ale tylko to. Okej. W sumie jak to się jeszcze gotuje, to zobaczę na mapę. Ale w sumie jadąc po ten podnośnik, też jedziemy teoretycznie na eksplorację. Czyli w sumie dwa punkty w jednym. Tak, dokładnie. Tego się nie da otworzyć nawet. Da się przez to przechodzić po prostu. A i tym razem jadę przygotowany. Znaczy? Przeładowana strzelba. Serio ze strzelbą latasz? W plecaku. No nie szkoda ci amunicji i miejsca? Nie. Ja coś tak patrzę, tylko co mogę tu powkładać, bo miałem... A, jedzenie, dobra. No dobra, to ja biorę karabin. Znaczy ja wziąłem strzelbę, bo strzelba zabiję jednym strzałem parę naraz. No ja biorę karabin. Jak i tak będziesz robił głos, no to jaki to jest, jaka jest różnica? Żadna. Tylko weź sobie boksa z amunicją, jakby tam kliknij prawym i Ja wyjmij. mam pudełko. To przeładuj jeszcze tak, żeby później nie było i można. Które tu nie chcę. Dobra, widzę, że ktoś tu wino jeszcze wyżłopał. No, tylko to było do picia, jak wracałem. Mam Ale w, re amunicję, czy nie? ale w ręku, ze strzelbą. No co, jak się bawić, to się bawić. Ja tylko z pałką idę. W sensie z pałką, a w plecaku strzelba na plan B. To jest. Ej, a to nie jest w sumie strzelba? Nie, to jest... Bo wygląda wygląda. bardzo... Bardziej wygląda jak taki sztucer jednostrzałowy. No nie, on nie jest jednostrzałowy, na pewno, bo magazynek ma obok. No nie Dobra, wiem. jedziemy. Dobra, tylko będziesz musiał mówić, Nie, gdzie jechać. ja ci mówię, gdzie jechać. Dobra. Zapomnij, że będę znów frajerem. Dobra, wyjeżdżaj tak, jak zazwyczaj wyjeżdżaliśmy. Zresztą, jeżeli spotkamy zombiaki na ulicy, tak jak wtedy, to i tak będziemy strzelać, i tak będziemy strzelać. I tak nas będą słyszeć, i tak nas będą słyszeć. A przynajmniej sobie postrzelamy trochę. Celność się nabije. Tylko, że nie da się strzelać z tego, z samochodu.
To by było dobre. Dobra, pudełko nabojów w samochodzie zostawiłem. Gdzie teraz? Da się strzelać! Dobra, tylko gdzie jechać? Kurwa. W dół. Gdzie? W dół! I tutaj chyba w lewo. Na zakręcie. A, dobra. Gdzieś tu. Znaczy tutaj to my sobie zaparkujemy, żeby wiesz, nie ganiać, bo one i tak nas będą szukać, i tak nas będą szukać, więc to jest bez sensu. Wyłączyłeś silnik? No to chodź za mną. Tylko idą za nami, to... Dobra, one się tutaj zatrzymają. Jak nie będziesz biegać, to nie będą szły. Po pierwsze musimy obszukiwać wszystkie shopy. Ale tej się nie da obszukać. Parę tutaj przeszukałem. Otworzyć nie idzie. Zostaw. Może... Znaczy wiesz, możemy to wybić, ale... Tylko ryzykujemy tym, że wchodząc... Nic ciekawego jesteśmy. Nie było. Pudełko gwoździ, ale to... A w sumie wezmę pudełko gwoździ. Trzy deski, ale trzy deski na razie nie opłaca się. Dobra, w tym domku jeszcze nie byłem, więc nie wiem, co Znaczy to jest. ja tu nie przeszukuję, idę dalej, nie wiem jak ty. Ja patrzę, może coś ciekawego. Misja jest taka, że musimy iść po podnośnik i na tym się skupiamy. Więc dupę w troki. Ty poszedłeś tutaj do domku obok, co nie? Tak, zabiłem zombiaka właśnie. O! Dobra, tą szopę przeszukiwałeś? Nie. Możesz iść ją obszukać. Łom. Łom sobie wezmę, bo zaraz mi się rozwali niestety. Maczetka. Tylko ta szopa nie ma. No i tutaj mamy problem. Nie ma okna? Nie ma okna, są tylko drzwi. Mogę je teoretycznie rozmontować, ale nie, nie opłaca się. Palnik gazowy, maska spawalnicza. No to nie. Nie opłaca się, faktycznie. Dobrze, właśnie, idziemy dalej. Właśnie ten też będzie musiał później poogarnąć chyba maskę spawalniczą. Tego najpierw idziemy po podnośnik. Taki główny przedmiot, który nam pozwoli właśnie rozbierać samochody, jak mówiłeś. Okay, dwa po lewej. Wezmę sobie połowę po prawej. Zjętego. Poradzisz tam sobie, bo ja muszę zjeść na szybko, bo... Sobie Dobra. Zawsze poradzę. Gazrurka, fartuch, tasak, buty, majtki, wszystko, kurde. Dobra, chodź ten... No dobra, możemy iść lasem w sumie, masz rację, możemy iść lasem. Dobra. Coś tam mamy? No dalej jest dużo zombiaków. Ło, tu też jest dużo zombiaków. Nie wiem, czy chcemy tu walczyć, ale... Jak ja już tu większość wyciechałem. Panikę złapałem. Walkie-talkie. Zapalniczka, oto biorę. Nie, szczerze, a w sumie mam tu wodę. Z
Zauważyłam. Co to było? Dobra, padły. To jedna chyba padła. Bo nie, druga też padła. Drugiej nie mogę zaznaczyć nawet. A, no to nie, a nie, dobra, się. Dobra, już mogę, już mogę, już mogę. Wiesz co, chyba to było tu. Ty jesteś? A, dobra, bo przeskoczyłem. A dobrze, 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 zrobiłeś. Gdzie ty jesteś? Tu, obok. To... Takie bytus musimy i tak. No, i mamy trochę. Dobra. Idę ci pomóc? Chwilowo się nie bawimy chyba w broń palną. Nie, no póki nie musimy, to nie. Ja myślałem, że jeszcze... Czekaj, w sumie tutaj chyba jeszcze nie patrzyłem tym... Zbieractwa. Co, czekaj, coś tu leżało? Nie, to kamień. Może gdzieś tu coś leży? Sprawdź ten samochód. Sprawdzę tego. Nie, ale są papierosy. I taśma naprawcza. I taśma samoprzylepna. O, coś tu jest. Taśma. Kamień. Knob, niestety. Dobra. Gdzie idziemy? To gdzieś tu widziałem ten salon samochodowy. Salon samochodowy, to był warsztat samochodowy. Dobra, tu jest niby laundry, ale to masz for sale. Zobaczmy tu. Zamknięte. Czekaj, coś zobaczę. Mógłbym, masz młotek przy sobie? Niestety. Ale to chyba jest przejście przez laundry, wiesz? A nie, jednak nie. Chyba, że wybijano okno. Pytanie, czy to się opłaca? Nie wiem, tam jeszcze jest jakiś pokój. Pewnie łazienka. Jakbym wziął ten młotek, to mielibyśmy w sumie wejście. Ale kto wiedział, no? Kto wiedział? Dobra, wypij całość, napój w puszce. Jakieś napoje to są? Tak. To wezmę tutaj, wypiję całość. A. A tutaj to już wbijamy normalnie. Bo jestem głodny, przynajmniej byłem przed chwilą jeszcze. A to mogłeś powiedzieć, mam patelnię z jedzeniem. Czy ty chodzisz z patelnią? W plecaku. Mięso mielone, kotlet mielony. Puszka salonej wołowiny i cukinia w plecaku. Ziemniaki tu są. W puszce czy zwykłe? Zwykłe. Mamy dwie. Mamy kluczyk, szewlara, nija. Weź, zobaczymy może to do tego samochodu. No właśnie, o tym pomyślałem. Widzisz, widzisz, trzeba myśleć, aktora, nie. Dobra, no to co, no to wchodzimy tu do domku obok for sale. No to dawaj. Co ty robisz? Jest. Tylko jest chyba tak zniszczony. Słoik, kołówek na to jest drut, dratwa. Albo nie mam paliwa. Znaczy drut możesz wziąć. Na plecaka wsadzę. Ej, nie jest zły. Tylko pytanie, będziemy chcieli go sobie rozebrać. Nie ma benzyny. Będziemy chcieli go sobie rozebrać na części do nowego, czy w sensie do tamtego, czy... To znaczy zależy, albo ten przerobimy, albo tamten przerobimy.
Znaczy wiesz, jak rozbierzemy tamten, to trochę chociaż punktów wleci za... Gorzej. Bo i tak go musimy zabrać, i tak go musimy zabrać. Pan. Oho, punkt za krótkie obruchy wpadł. No widzisz. Dobra. Znowu witaminki. Wchodzimy tu. Okej, chwilę, bo lutuję. No wchodź, wchodź. Ja zobaczę samochód. Niestety nie ma kluczyków. Uważaj, bo zombiaki do ciebie poszły. Co plecy mi robią? Chyba tak. No chwilowo to się czterech dobija w jedne drzwi. Nie, no to... A, nie, wybiłeś. Z przodu były. On gnoje. Jeszcze z tamtej idą za tobą. No i to sporo idzie. Kluczyk do drzwi. Coś za łatwo poszło. Cholery kluczy do drzwi, ale żadnego do samochodu. Jak przejrzę tutaj ten... Że nie wiem, bierzemy olej roślinny, to Amigo! Jest... Nie to żeby coś, ale ja się tu z pięcioma tłukłem. Mów, że pomocy potrzeba. No, już nie. No to lecę dalej zobaczyć, może coś ciekawego, jakieś przyprawy, jakieś coś. Po prostu musiałem swoją frustrację na jakimś, wiesz, wypełnić. Oto. Dobra. Papieroska sobie trzeba zapalić. Dobra, ciasto na naleśniki. Brudny bandaż trzeba go zmienić. Masz tam gdzieś toaletę? Chyba jest. Jest. Wiem. Klej będzie nam chyba potrzebny momentami, bo patrzy do naprawy. Powiem ci, że to ugryzienie wcale nie chce, kurde, zejść. Mamy zapasy jedzenia, fajne. Masz coś na bieżąco do jedzenia? Masło, truskawki, pomarańcze do wyboru, do koloru. Ja sobie tu lutuję te... lodówki, bo z nich można fajne później przy jedzenie sobie zrobić, nie? Nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. A, tu jesteś. Karotonik, karotonik jajek. Może nie jest to jakieś super, nie wiadomo jakie jedzenie, ale... Ale to przyda się do gotowania. A ja gotować tutaj lubię. Wiesz co, worki na śmieci zbieraj, bo to jakby nie patrzeć woda. A w sensie, bo my już tak patrzyłem, bawimy się chyba powoli w magazynowanie wody. No agregaty mamy, więc luz. Ej, wiesz co, albo mi się pojebało. Albo ja pomyliłem burgerownię z warsztatem samochodowym. A tutaj co jest? Już kuchenny, gdzie ty jesteś? Przy samochodach. Butelka, apteczka. Wezmę tu apteczkę. W sensie chodzi mi tutaj co to za budynek, czy wiemy? Nope. Ty dobrze widzę, czy tu są... Wróty kluczaste? Nie wejdziemy tutaj. Wyłącz, czekaj, coś wyłączyłem. Uważaj, zombiak. I ostrożnie, bo tam jest ich sporo.
Nie wiem, to jakaś szkoła? Nie, kawiarnia chyba. Po tej stronie masz okno wybite w razie czego. To szkła wyjmij. A, już trudno. Ja nie wiem, aktor, ty to jesteś ciapa. Czy do drzwi jakieś tabletki uspokajające? Tym do zmywania. Laska plastikowa, słomka. Kluczy do drzwi do wyboru do koloru. Kluczyk do Chevrolet Niala znów kolejny. To jest tylko samochodu chyba obok. Tak, to jest Mac. Ziemniaki nam zbieram, że później gdzieś zasadzić. Okej. Bo jak nie patrzeć, to później będzie nasze praktycznie jedyne jedzenie. Worek na śmieci zbierać też. Zbieraj, zbieraj. Bo chyba 5 sztuk potrzebujemy. Tu co tu jest? Tylko że worek na śmieci. Karaluchy. Ło kurde, 4 zombiaki mnie chciały obkrążyć. Chyba źle wybrałem. Bo zbawiłem sobie całą hordę. Gdzie ty jesteś? Praktycznie obok. Tam gdzie był ten drut kolczasty, ale widzę, że tam przyjrzałeś chyba, tak? Mhm. Ja przy okazji worki na śmieci zbieram. Nie radziłbym ci iść od strony głównych drzwi, chyba że chcemy widzę powalczyć. Widzę 5 sztuk, no. Nie zauważyłem, że tam jesteś. Łachta i klucz do kół. Łachtę wezmę. Klucz do kół? Plecy. Minister na benzynę. Oho, popatrz co tam idzie. No właśnie widzę. O kurwa, dobra widzę. Uciekamy. Dobra, ja biegnę, tylko będzie musi się zaraz gdzieś zatrzymać. Tam jest też sporo zombiaków. Masz jakieś bandaże? Mam w tej chwili... Czekaj, coś tu miałem chyba. No bo czekaj, nie mam pomysł. Kawałek materiału mam. Poczekaj, nie musisz wyrzucić, ja sobie tu rozerwę, nie? Pamiętaj, że to zombiaki idą. A no to... Chciałem sobie podrzeć, bo mi życie leci, ale... To powiedziałem, że ci dam, uważaj. Konserwację złapałem? Masz kawałek materiału. Wrzuciłem na podłogę. Już. Dobra. Tylko ja do tamtego samochodu miałem te kluczyki. Czekaj, chodź za mną. Chyba, że chcemy potestować broń. Nie o to chodzi, ja chyba do tego samochodu miałem. Nie, nie do tego, do następnego jeszcze. W sumie nie wiem, czemu biegamy. Nie wiem, w sumie sam. W sensie zostawmy sobie staminę później, gdzieś trzeba uciekać. Mhm, czyli na przykład teraz. Nie, możemy od nich po prostu odejść. One są wolniejsze niż my. Kienias jesteś. Ale to ja idę bliżej nich. Trudno, ale kienias jesteś. Że nie wiem, czy ja tam chcę być. Myślę, że będziesz chciał, jak ci zajadę tu.
Dobra. A i co? Opłacało się. A nie wiedziałem, czy odpali. Ja jestem ryzykman. Kurwa, gdzie ja widziałem ten warsztat samochodowy? To ja nie wiem, naprawdę. Zobaczę sobie na mapie. Albo mi się coś ujebało, bo to też jest prawdopodobne. Bufet. Mamy jeszcze dwie opcje w sumie. Jedziemy na jakieś inne hangary, które mamy w tym mieście. Znaczy, ja chyba wiem, gdzie jeszcze możemy lecieć. Teraz ci powiem, tylko... Nie wiem, czy ci wspominałem, ale chciałem zrobić sobie przerwę na sekundę. To jest nasz samochód? To jest nasz samochód. No. Wiesz? Serio? No specjalnie, żebyś mógł odjechać. Ale one mnie nie atakowały. No bo do mnie poleciały. A i tylko jak pewnie zauważyłeś, szyby nie mam. Nie, nie masz szyby, tylko jest schowana. No. Możesz zamknąć szybę, bo ja strzelałem stamtąd przecież. A w sensie musiałbym się przesiąść. No możliwe. Jestem ciekaw, w jakim stanie jest ten samochód. Masz ten klucz do opon? Chyba był gdzieś w narzędziach. A ty go nie wziąłeś? Nie, tam tego nie wziąłem. A, bo moglibyśmy zobaczyć stan opon i ewentualnie powymieniać. Wiesz, niby nic, ale zawsze jakieś punkty. Akurat masz szczęście, bo w tym samochodzie jest klucz do opon. A no to i klucz nastawny. Płachty, nie wiem dlaczego płachty. To pozwolisz, że zobaczę. Tylko wstrzymujemy się na sekundę, ja zaraz wrócę.